Prezydent miasta Katowice Marcin Krupa spotkał się z mieszkańcami Bogucic 29 czerwca w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury Bogucice Zawodzie przy ulicy Markiewki 44A. Jeżeli chce się współpracować z mieszkańcami, to trzeba być gotowym na te spotkania, trzeba dyskutować z mieszkańcami, wsłuchiwać się w ich głosy. Ale dyskutować przede wszystkim, wyciągać wnioski i wyciągać konsensus z tej dyskusji. Tak więc to jest bardzo istotna rzecz przy rozwoju miasta, przy takim rozwoju miasta, który jest zrozumiały i przyjazny dla mieszkańców. Co miesiąc w każdej z dzielnicy miasta będzie się odbywało takie spotkanie. Sukcesywnie na resztę miasta będziemy jeździli z całą ekipą, można powiedzieć, Urzędu Miasta, czyli z osobami, które są decyzyjne w różnych kwestiach działalności w mieście. Zawsze zapraszamy służby porządkowe, zapraszamy naczelników poszczególnych wydziałów, służby nasze, te związane z gospodarką, szeroko z gospodarką komunalną. Tak więc na tego typu spotkania muszą być wszyscy, muszą wiedzieć, jakie są problemy mieszkańców i jak je można rozwiązać. Spotkanie było okazją do wspólnej dyskusji na temat rozwoju dzielnicy oraz do zgłaszania spraw bieżących dotyczących Bogucic. To są przede wszystkim drogi, to są chodniki, to są różne rozwiązania komunikacyjne, transport publiczny. Więc to są takie newralgiczne elementy takich spotkań, gdzie niosą za sobą dużą falę dyskusji. No wiadomo, każdy chce żyć wygodniej i musimy starać się tą jakość życia powiększać w naszym mieście. Ja się bardzo cieszę, że na takie spotkania przychodzi wiele osób, bo to jest znak, że ludzie są zainteresowani swoim dzielnicą, swoim miastem, chcą jego rozwoju, chcą sprzedawać swoje pomysły, które są jednokrotnie bardzo cenne i należy po prostu się w to wsłuchiwać i próbować rozwiązywać problemy i realizować te zapotrzebowanie, które w danej dzielnicy, dani mieszkańcy mają. Kolejne otwarte spotkanie z prezydentem odbędzie się 6 lipca w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury Bogucice Zawodzie przy ulicy Marcinkowskiego 13 o godzinie 17.